Marcin Adam Leśna Rzeka Wydawnictwo Arte Czyta Daniel Frontczak. Tę książkę dedykuję mamie, która była moim aniołem. Wielkie wydarzenia poruszają się na małych zawiasach. Stephen King Rozdział trzeci każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy. Stefan Żeromski przedwiośnie. Niespodzianka Anny. Kanada, Quebec City. Szpital psychiatryczny Świętego Wawrzyńca. Wróćmy do tematu. Anna odchrząknęła, otrząsając się ze smutnych myśli. Ukończenie szkoły jest bardzo ważne. Tak, wiem, Jasmine pokiwała głową. Ale wierz mi, to nie będzie trudne. Oni tu mają poziom jak dla jaskiniowców. Dobrze, ale nie lekceważ tego. Czasem jakiś niepozorny przedmiot może zaskoczyć. Musisz skończyć szkołę. To jest dla ciebie najważniejsze. A co należy robić? Trzeba zawsze w pierwszej kolejności robić rzeczy najważniejsze, odparła Jasmine. Dokładnie, ucieszyła się Anna. Powtarzam ci to bardzo często, bo to grunt do podejmowania właściwych decyzji. Nie masz czasu na popełnianie błędów. Chcę, żebyś dobrze zagrała tymi kartami, które masz. Wykorzystaj swoje szanse. Rozumiem, wreszcie uwolnię się od tych tępych pielęgniarek, obleśnych pielęgniarzy i beznadziejnych punktów. Jasmin odetchnęła z ulgą. Czy ktoś ci coś zrobił? Anna zmarszczyła groźnie brwi. Nie, to nie tak. Na pewno. Pielęgniarki są wredne, a pielęgniarze czasem głupio się gapią, ale najbardziej dobijają mnie te punkty. Zawsze coś pokręcę i mi je odbierają. Jeśli coś się wydarzy, masz mi to natychmiast powiedzieć. Jesteś bardzo ładną, młodą kobietą, a świat wcale nie jest dobry. Pamiętaj, że jesteś pod moją opieką i zawsze ci pomogę. Dobrze, dziękuję. To mamy wyjaśnione. Na oddziale otwartym oczywiście jest personel, ale nie ma tylu absurdalnych obostrzeń. Z tego co wiem, nie ma systemu punktów. On został specjalnie wymyślony dla oddziału zamkniętego, by dyscyplinować pacjentów. Skończysz spokojnie szkołę, a potem razem wybierzemy studia. Myślałaś już o jakimś kierunku? Tak, o prawie. Naprawdę? Ale nie błysnęły oczy. Chcę być taka jak ty. Jasmine uśmiechnęła się pierwszy raz podczas tego spotkania. Myślisz, że będę mogła zaprosić cię kiedyś na kawę? Oczywiście, nawet dzisiaj możesz to zrobić, Anna uśmiechnęła się tajemniczo. Jak to? Nie rozumiem. To wiąże się z niespodzianką, o której ci mówiłam. Prawniczka sięgnęła do teczki i wyciągnęła dokument. Wiesz, co to jest? Nie mam pojęcia, odparła zmieszana dziewczyna. To jest stała przepustka do końca roku. Udało mi się ją dla ciebie załatwić. Dzięki temu papierowi będziesz mogła wychodzić z oddziału. Naprawdę? I muszą mnie wypuścić? Muszą, odparła z triumfem Anna. Jesteś niezwykła. Jasmine nie mogła się opanować, wstała i przytuliła się do Anny. Boże, dlaczego ona nie jest moją córką? Anna zapytała siebie w duchu. Może jestem potworem, ale gdybym mogła zamienić Emily na nią, zrobiłabym to bez wahania. Ona z pewnością kupowałaby to cholerne mleko i byłaby wdzięczna za każdy drobiazg. Anna i Jasmine wyszły z oddziału zamkniętego i udały się do barku, tego samego, w którym Anna kupiła swoją latę. Wreszcie napije się kawy, ucieszyła się Jasmine. Wiem, że ci ciężko, pocieszyła ją Anna. Wierz mi, brak dobrej kawy może załamać człowieka, odparła Jasmine. Mam niskie ciśnienie, piję kawę od trzynastego roku życia i przeżywam tu istne tortury. Ja stawiam powiedziała Anna, stając przed barkiem. Ale to ja cię miałam zaprosić zaoponowała dziewczyna. Dobrze, w takim razie niech tak będzie odparła Anna. Wiedziała, że Jasmine chce się jakoś zrewanżować i nie chciała jej tego odmawiać. Dziewczyna zamówiła dwie lata, ale gdy przyszło do płacenia, okazało się, że nie ma pieniędzy. Spojrzała smutno na Annę. Przepraszam, miałam trochę pieniędzy, ale zostały w ubraniu, które mi zabrali, wyjaśniła bezradnie. Nie ma problemu. Anna wyjęła kartę z szerokiego portfela Louis Vuitton. Zawsze miała wszystko w najlepszym gatunku. Może chcesz czekoladową mafinkę? Tak, odparła ucieszona Jasmine. Uwielbiam je. To poprosimy jeszcze dwie mafinki. Prawniczka zwróciła się do sprzedawczyni. Po chwili zabrały zamówienie i usiadły przy małym okrągłym stoliku. Zapomniałabym zupełnie, powiedziała nagle Anna, dotykając czoła. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Jaką? Jasmine błysnęły oczy. Udało mi się załatwić dla ciebie oddzielny pokój. Za kilka dni już będziesz mieszkać sama. O, jak dobrze. Teraz mieszkam z jedną dziewczyną. Ona jest totalnie zwariowana, stwierdziła Jasmine. Jest anorektyczką i to, co wyrabia, to istny cyrk. Rano zakłada na siebie kilka warstw ubrań, żeby oszukać na porannym ważeniu. Co chwila wymiotuje, a w nocy chrapie jak niedźwiedź. Teraz będziesz miała spokój. Zajmie to pewnie kilka dni, nim przygotują dla ciebie osobną salę, ale to już niedługo. Dziękuję. Jasmine dotknęła jej dłoni. Dotyk był miły i ciepły. Anna zmieszała się i na chwilę zapadło milczenie. Czy chciałabyś mnie kiedyś odwiedzić? Spytała nagle. Mam domek nad jeziorem. Zresztą niedaleko, dwie godziny drogi stąd. Naprawdę, chcesz mnie zaprosić? Jasmine zdziwiła się. Oczywiście, przecież po to załatwiłam ci tę przepustkę. Anna puściła do niej oczko. Spędzimy trochę czasu razem, odpoczniesz od tego miejsca. Chcesz jechać? Oczywiście, że tak. Nienawidzę tu być, Jasmine skrzywiła się. Każdy kolejny dzień przypomina poprzedni, bzika można dostać. Nie dziwi się, że nikomu się tu nie polepsza. Tu tak naprawdę nie da się nikogo wyleczyć. Zresztą lekarze są gorsi od pacjentów. Ci przynajmniej wiedzą, że są stuknięci. Anna zaśmiała się. Jesteś bardzo dowcipna, zauważyła. Może kiedyś napiszę książkę o tym miejscu. Będą się mieli spyszna. Tylko ani się wasz pisać o mnie. Anna zrobiła surową minę i pogroziła palcem. Ty nie masz się czego obawiać, stwierdziła Jasmine. Byłabyś jedynym pozytywnym bohaterem. To może przyjedziesz do mnie w następny piątek. Super, zresztą i tak nie mam planów. To jesteśmy umówione. Anna uśmiechnęła się szeroko. Tylko proszę, nie odwołaj tego. Będę żyła tym wyjazdem przez cały tydzień. Bez obaw, nie odwołam. Pójdziemy na długi spacer po lesie. Poznasz moją córkę. To będzie babski weekend. Jasmine rozczulała ją w jakiś sposób. Zawsze potrafiła zmiękczyć jej serce. Chciałabym też odwiedzić kiedyś mój dom, powiedziała powoli dziewczyna. Prawniczka spojrzała na nią badawczo. Wiedziała, że ten temat w końcu kiedyś wypłynie. Moim zdaniem nie powinnaś tego robić, zmarszczyła brwi. To stanowczo za wcześnie. Zresztą, po co w ogóle masz tam jechać? Jako twój przedstawiciel prawny mogę go sprzedać w twoim imieniu. O nie, zaprotestowała żywo Jasmine. Na pewno kiedyś tam wrócę. Czuję, że muszę stawić temu czoła, żeby się od tego odciąć raz na zawsze. Inaczej będzie się to za mną ciągnąć do końca życia. Tak mówili mi na terapii. Chcesz, żebym pojechała z tobą? A mogłabyś? Nie chcę być tam sama. To może po drodze do domku nad jeziorem, zaproponowała Anna sama, nie wiedząc, czy to dobry pomysł. Miała jednak jedną intencję. Chciałaby, Jasmine, raz na zawsze uwolniła się od swojej przeszłości. Wspaniale, naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że mnie zapraszasz. Powiedz tylko, czy twoja córka nie będzie miała nic przeciwko temu? Może będzie zła, że psuję wam weekend? Daj spokój, moja córka spędza ze mną wystarczająco dużo czasu, odparła Anna. Zresztą pogramy razem w planszówki, porozmawiamy, na pewno się polubicie. Jak ona ma na imię? Emily. Musi być szczęśliwa, mając taką matkę. Chyba tak. Anna spojrzała gdzieś daleko. W tym spojrzeniu kryło się jednak coś bardzo smutnego. Dziwna wiadomość. Kanada, Quebec City, Szpital psychiatryczny świętego Wawrzyńca. Jasmine stała na parkingu i długo machała ręką odjeżdżającej Annie. Czekała do chwili, aż potężny suf adwokatki zniknął w zimowej mgle zasnuwającej aleję wjazdową do szpitala. Potem wróciła na oddział do swojego pokoju. Był czas kolacji i współlokatorki nie było. Jasmin włączyła laptopa, którego dostała od Anny, wraz z dostępem do internetu. Chciała obejrzeć jakiś film, ale na początku sprawdziła pocztę. Serce mocniej jej zabiło, bo znowu zobaczyła ten dziwny adres mailowy. Ten sam, z którego od pięciu lat dostawała tajemnicze wiadomości. Zaczynał się od przypadkowych znaków alfabetu, zupełnie jakby ktoś na chybił trafił, wciskał litery. Jasmine otworzyła wiadomość z mocnym biciem serca, które po chwili przeszło w łomot. Szybko zaczęła czytać. Na pierwszy rzut oka był to zwykły mail. Dziewczyna jednak przeczuwała, że zaraz dowie się czegoś ważnego. Jasmine, przez długi czas między nami panowała cisza, ale teraz wszystko się zmieni. Potrzebny czas minął i już nikt nie będzie domyślał się naszych kontaktów. Sprawdzaj pocztę, będę pisać częściej i powiem ci dokładnie, co robić. Znowu rozbłysło dla ciebie zielone światło. Widzisz, jak migoczy daleko w ciemności? Pewnie trochę się denerwujesz, ale zupełnie niepotrzebnie. Gratuluję zakończenia odbywania kary na zamkniętym oddziale. Zobaczysz, teraz wszystko się zmieni. Nie wiesz jeszcze tego, ale czeka cię podróż. Dlatego skup się i zapamiętaj, co należy zrobić. Napisz maila pod ten adres. marta.naturalniemałpa.gmail.com To twoja daleka krewna z Polski. Twoja matka była jej kuzynką. Poproś o możliwość przyjazdu na święta. E-mail wyślij jak najszybciej. Następnie poproś Annę o pozwolenie na wyjazd do rodziny w Boże Narodzenie. Niech to wyjdzie ze zwykłej rozmowy. Ona cię lubi, z pewnością się zgodzi. Potrzebna będzie też opinia psychiatry. Musisz to załatwić. Zresztą, inwencji ci nie brakuje. Jesteś sprytna jak lis. Użyj umysłu i ciała. Ważne, żeby się udało to załatwić. Zrób też zdjęcie jakiegoś pisma z podpisem prawniczki. Zostanie ściągnięte z Twojego telefonu i dzięki temu załatwimy Ci wizę do Polski. O nic się nie martw. Postępuj tylko zgodnie z instrukcją, a wszystko uda się załatwić. Wielkimi krokami zbliża się D-Day, czyli dzień, w którym będziesz siedzieć w samolocie lecącym do Polski. To teraz główny cel i wszystko jest temu podporządkowane. I pamiętaj, wszystko przyjdzie do tych, którzy potrafią czekać. Zapamiętałaś adres? Jeśli nie, to zrób to szybko, a teraz licz do dziesięciu jeden, dwa, trzy. Jasmin pośpiesznie chwyciła jakąś kartkę i zapisała adres mailowy krewnej. Ledwo to uczyniła. Litery w wiadomości zaczęły się ruszać. Kiwały się na wszystkie strony, nagle zaczęły się obracać, jakby tańczyły. Potem podskoczyły do góry. Chwilę wirowały, aż w końcu zaczęły spadać niczym deszcz. Zupełnie jak w matliksie. Po chwili wiadomość była pusta. Jasmine siedziała z rękoma na kolanach, wpatrując się w ekran. Zaczęło się, szepnęła. W głowie szumiało jej od emocji. Marta. Polska, Warszawa. Marta wstawiła wodę na herbatę w wysłużonym czajniku i wyjrzała przez okno w kuchni. Widać było z niego ulicę i niewielki park, który nazywali w rodzinie Irysek. Chodzili po nim Marek i Apis, nieduży kudłaty kundelek, przygarnięty ze schroniska. Chłopak miał jedenaście lat, ale był bardzo wysoki jak na swój wiek. Po kim on tak wyrósł, pomyślała Marta. Przecież ani ja, ani Mikołaj do Wielkoludów nie należymy. Tak samo nasi rodzice. Chłopiec spacerował z pochyloną głową. Wygląda jak profesor na przechadzce, i jeszcze te za krótkie spodnie. Boże, ten chłopak rośnie jak na drożdżach. Lepiej go żywić niż ubierać. Ciągle wszystko jest za małe. Na co patrzysz? Z zadumy wyrwał ją głos Mikołaja. A taki jeden pan spaceruje po parku i rysek. Jaki pan? Zainteresował się żywo Mikołaj. Marta wskazała na Marka. No proszę, nasz syn we własnej osobie. Niezłe ciacho, jak wy to mówicie. Tak, masz rację, niezłe ciacho. Tylko trzeba mu kupić spodnie, bo trochę głupio wygląda. Wiesz, że teraz kruchą nas z forsą. Zresztą ja też chodziłem w ciuchach po starszym bracie i jakoś przeżyłem. Oj, Mikołaj. Wtedy wszyscy chodzili w ciuchach po kimś. Tylko Jaruzelski miał nowy mundur, prosto od krawca. To były inne czasy. Wystarczy, że chłopak nie ma komórki. To może zadzwonisz po wsparcie do swojej mamy? Święta idą i w ogóle. Daj spokój, żachnęła się. To już lepiej niech chodzi w tych spodniach. To jeszcze się nie pogodziłyście, zdziwił się Mikołaj. Sądził, że sprzeczka, o której słyszał jakiś czas temu, to tylko jedna z wielu małych prób sił na linii matka dorosła córka. Nie i pewnie nieprędko to nastąpi. Za trzy tygodnie wigilia chyba nie ma sensu się kłócić o jakieś głupoty. Mikołaj, nie mów tak, nie lubię tego twojego relatywizmu, tej nieokreśloności. W imię zasad. Jak powiedział w którymś filmie Linda, i to wyczerpuje temat. Tam jeszcze było chyba jedno słowo na końcu w tym cytacie. W imię zasad skórwy synu, poprawił ją Mikołaj. Mój drogi, proszę cię, żebyś nie klął. Daj spokój, jedyna osoba, którą mogłoby to zdeprawować, spaceruje po parku w przy krótkich spodniach. A jak cytować to dokładnie? Trochę szacunku do źródeł. Weź tu, dyskutuj z nauczycielem polskiego, odparła. Chodzi mi tylko o to, że uważam, że jedna z Was powinna wyluzować, bo to do niczego nie prowadzi. Zgadzam się z Tobą, ale powiedz mi, dlaczego tą osobą zawsze muszę być ja. Uważam, że jestem naprawdę dobrą córką, a teraz mam tak zwany hard time. Jest krucho z kasą i nie potrzeba mi ze strony rodzonej matki permanentnej krytyki w dawkach stężonych i śmiertelnych. Dobrze. Mikołaj przytulił ją. Nie chciałem wywołać burzy. Ze Stasiem damy sobie radę. Sama zobaczysz. Kiedyś będziemy się z tego śmiać. Pocałował ją w czoło. Obyś miał rację, westchnęła. Zmieniając temat, czy mi się wydaje, czy robisz herbatę? Dobrze ci się wydaje. To zalej dla mnie dziką różę. Bądź człowiekiem. Dobrze, a dokąd idziesz? Staś zasnął, sprawdzę sobie maile, odparł Mikołaj. A już myślałam, że będziesz pisał. Jakoś nie mam dziś weny. Okej, okay, sam mnie prosiłeś w ostatni weekend, żebym cię motywowała, więc to robię. I dam ci jedną radę, mój drogi. Nie czekaj na wenę, bo może nigdy nie nadejść. To co mam niby robić? Mikołaj zmarszczył z zaciekawieniem brwi. Lwia zmarszczka nad nosem dodawała mu powagi, która nie współgrała z jego łagodnym usposobieniem. Po prostu zacznij pisać, to sama przyjdzie. Wena ma w sobie coś z Kota. bywa przekorna. Zacznę jutro, odparł ze śmiechem. Pomyśl, co by było, gdyby Sienkiewicz tak mówił, albo Żeromski, powiedziała tajemniczo. Daj spokój, to były inne czasy. Uciekaj już, bo nie dostaniesz herbaty, wstrętny ty. Mikołaj wyszedł z kuchni, a Marta wróciła do rozmyślań. Może faktycznie Mikołaj ma rację. Może to moja wina. Na zawsze wszystko wyolbrzymiam. Ale matka przesadziła w swoich pretensjach. Muszą być przecież jakieś granice. Ostatnio mówiła okropne rzeczy, słowa, które zostaną ze mną na długo. Ławka na osiedlu. Polska Warszawa. Zo i Misiek siedzieli na ławce pod krzakiem bzu. Była pierwsza w nocy. W wysokich wieżowcach na osiedlu Ruda paliły się światła. Budynki przypominały trochę wielkie statki kosmiczne, które wylądowały w dużej grupie. Klatki schodowe były podświetlone od góry do dołu, co potęgowało jeszcze to dziwne wrażenie. Delikatnie padał śnieg i chwycił lekki mróz. Ale Zo i Miśkowi nie przeszkadzało to ani trochę. Sączyli w wódkę, zapijając ją piwem i sokiem porzeczkowym. To była ich ławka. Dawno temu, kiedy byli nastolatkami, przenieśli ją w to miejsce i tak została. Teraz, nadgryziona zębem czasu, wyglądała trochę jak ławka z horroru, ale nie miało to znaczenia. Słuchaj, możesz mi wyjaśnić, po co kupiłeś ten wypasiony apartament w centrum, skoro tak często chcesz tu przyjeżdżać? Spytał Misiek. Nie wiem, Zo wzruszył ramionami. Był w nastroju do wspomnień. W końcu, kiedy coś nie wychodzi, chcemy wrócić do tego, co już było, co dobrze znamy. Nagle okazuje się, że gdzieś tam w przeszłości byliśmy szczęśliwi, że wtedy były nasze najlepsze dni. Widzisz, zamiast kupować ten apartament, mogłeś kupić całe piętro w swoim starym bloku. Misiek wskazał na wysoki wieżowiec stojący naprzeciwko. Może masz rację. Zopokiwał głową. Przemyśl to, zawsze możesz go sprzedać i wrócić tutaj. Będziesz miał widok na naszą ławkę. I pomyśl o dzieciakach. Jakich znowu dzieciakach? Czy to jest już twój jedyny temat? Dzieciakach z osiedla wyjaśnił Misiek. Oszaleją, jak się dowiedzą, kto kupił całe piętro w bloku. Będą szeptać pod trzepakiem: A wiesz, że ten sławny raper tu mieszka? No co ty gadasz? Mówię ci, widziałem go w sypie, wyrzucał całe wiadro zużytych kondomów. Bardzo śmieszne, ale to nierealne i dobrze o tym wiesz. A to niby dlaczego. Dla Miśka wszystko zawsze było proste. Taki był już w szkole podstawowej. A powiedz, czy widziałeś ostatnio gdzieś jakieś dzieci na osiedlu? Misiek pokręcił głową. No właśnie, wszędzie pustka, stary. To już nie są te czasy trzepaka, kapsli i band. To my się tak bawiliśmy. Oni, zo wskazał na blok, siedzą w domach i zamiast wyjść na podwórko, wchodzą na Facebooka. To racja. Misiek pokiwał głową z kwaśną miną. A pamiętasz naszą bandę? No pewnie, Klaudyny zawsze miała na pieńku z gwiaździstą, przypomniał zo. Na tym osiedlu, tak jak na każdym innym, w Polsce bandy tworzyły się w obrębie ulic, które zwalczały się nawzajem. Klaudyny i Gwiaździsta były zażartymi wrogami. No chyba, że we wszystko wmieszał się jeszcze potok, czyli osiedle za trasą. Wtedy wspólny wróg wiązał mocniej niż cement. Zobacz, spadł śnieg. Zowskazał wskazał ręką na ziemię. Wszędzie biało jak na Syweli, Niedługo święta, a czy widzisz jakiegoś gówniarza na sankach? No, czekaj. Misiek rozejrzał się. Faktycznie, jakoś nie widzę bo oni już nie mają sanek. Tak, teraz tylko face, zgodził się Misiek. Pamiętam taki czas przed świętami, rozmarzył się Zo. Miałem może dziewięć lat. Dom był cały wysprzątany, podłogi wypastowane, książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, ferie świąteczne się już zaczęły, choinka prosto z lasu stała na balkonie, gotowa do obsadzenia. Leżę już w łóżku i czytam książkę. To ty taki trochę intelektualista byłeś? misiek zaśmiał się. Oj, zamknij się. Zamachnął ręką. Leżę i czytam dzieci z bólerbę czy inne muminki. A tu do pokoju jak bomba wpada siostra i mówi, że spadł śnieg. Chwilę później już byliśmy na sankach. To były czasy. Dlatego my jesteśmy jacy jesteśmy, a oni są po prostu inni nawet jakbym kupił cały blok wszyscy mieliby mnie tu centralnie w dupie drogi kolego to już nie jest nasze osiedle nie rozumiem misiek zmarszczył czoło to kiedyś było nasze osiedle ale to było dawno temu wyjaśnił zo tu na tej ławce pisałem moje pierwsze teksty i paliłem pierwsze papierosy a teraz ty mieszkasz gdzie indziej a ty mieszkasz tam, gdzie mieszkasz dodał Misiek. No właśnie, mieszkam tam, bo tego miejsca tutaj już nie ma. Nawet ciebie już nie ma, bo tak rzadko się widujemy, że już rzadziej to chyba nie można. Przestań, żona, dzieci w domu płaczą, a ty wyjeżdżasz z takimi tekstami Misiek wyciągnął nogi przed siebie i wydał usta. Daj spokój, tak tylko powiedziałem burknął Zo. Po prostu mam czasami wrażenie, że wszystko gdzieś jakby uleciało że ten sukces coś mi odebrał, że to już nie jestem ja. Prawdziwy ja byłem na tej ławce, tu, bez kasy. Nawet jednego głupiego piwa nie mogłem sobie kupić. Nie wspominając o fajkach. Dokładnie, fajek też ciągle brakowało. Może coś w tym jest, misiek spojrzał gdzieś w dal. Ale przestań już pieprzyć, bo się smętnie robi. No właśnie, zoo ożywił się. Dlatego, żeby podkręcić atmosferę, mam dla ciebie pewną propozycję. Co tam znowu wymyśliłeś? Może pójdziemy do kasyna sprawdzić nasze szczęście? Co ty na to? Znowu grasz? zapytał posępnie Misiek. Nie, tak mnie tylko wzięło na te sentymentalne rozkminki. I postanowiłeś znowu wpaść w to bagno? Nie przesadzaj, jakie tam znowu bagno? Raz się wygrało, raz się przegrało. W sumie, jakby to wszystko zliczyć do kupy, to pewnie wyszedłem na zero. Jak tak wyszedłeś na zero na tym hazardzie, to czemu ciągle chcesz grać? Kaśka mówiła, że za rzadko się odzywasz i pewnie znowu zacząłeś swoje harce. Ostrzegała mnie, żebym palca do tego nie przykładał, więc wybacz, stary, ale odpadam. Wiem, jak Kaśka coś powie, to dla ciebie prawda objawiona. Z weekendowej leśnej chatki zmieniasz się w wilczy szaniec. Możesz sobie gadać. Misiek zaczął intensywnie obserwować czubki butów. Ale i tak mnie nie przekonasz. Po prostu nie idę. Zawsze tak na koniec wszystko musisz, kurwa, zepsuć. Taki się zrobiłeś z te z Gret. Jednym słowem, zero szaleństwa. Mam lepszy pomysł. Strzelmy jeszcze po piwie, a potem rozstaniemy się i każdy pójdzie leczyć kaca, zaproponował Misiek. Okej, okay, jak chcesz, odparł ponurozo. W głowie układał już własny plan wieczoru. Z kompanem czy bez niego musiał być zrealizowany. Kupiłeś Merca? Zagadnął go przyjaciel. Najwyraźniej temat kasyna był dla niego skończony. Tak, zauśmiechnął się krzywo. W zasadzie nie wiem po co. Kurzy się tylko w garażu, a ja jeżdżę Uberem. A kto bogatemu zabroni? Misiek zaśmiał się. Zoni odpowiedział, tylko wypił ostatni łyk wódki. To do twojej nowej fury, Misiek podał mu MP3. Posłuchasz sobie czegoś fajnego. Dziękuję, mruknął Zo. Był zły. Chciał, żeby Misiek z nim poszedł do kasyna. Znowu odniósł wrażenie, że wszystko jest odmienione. Kumpel też był jakiś inny. Dawniej poszedłby i graliby całą noc. Teraz Misiek odpływał swoją łódką pełną dzieci i pieluch, z Kaśką u steru. Zo natomiast płynął w przeciwną stronę, zupełnie sam. A szalone prądy niosły go w niebezpieczne rejony, gdzie wszystko mogło się zdarzyć. Marcin Adam Leśna Rzeka. Koniec rozdziału trzeciego. Czytał Daniel Frontczak. Na stronie marcinadam.com do kupienia Leśna Rzeka z autografem. Jeśli film Ci się podobał, wesprzyj kanał. Link w opisie. Do usłyszenia w następnym odcinku.